Podstawową zasadą funkcjonowania elektrowni jądrowej jest priorytet bezpieczeństwa. To znaczy, że zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego jest nadrzędne wobec innych aspektów jej działania. Przed rozpoczęciem budowy realizuje się szereg działań, które to zapewniają. Projekt elektrowni musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez kompetentny i niezależny dozór jądrowy. W Polsce jest to Państwowa Agencja Atomistyki. Co pozwala uznać projekt za bezpieczny? Przede wszystkim zasada obrony w głąb. Zgodnie z tą regułą w projekcie uwzględnione są niezależne poziomy bezpieczeństwa oraz niezależne bariery ochronne. Należą do nich ceramiczne pastylki paliwowe, które układa się w koszulce paliwowej, zbiornik reaktora wraz z obiegiem chłodzenia, żelbetowa obudowa bezpieczeństwa z wewnętrzną metalową warstwą. Projekt takiego obiektu musi uwzględniać też rozwiązania na wypadek problemów technicznych, błędów ludzkich, niekorzystnego działania sił przyrody czy nawet upadku na elektrownię samolotu pasażerskiego. We współczesnych elektrowniach stosuje się reaktory generacji trzeciej lub trzeciej plus, w których zastosowano systemy ograniczające skutki awarii. Aby bezpiecznie eksploatować elektrownię jądrową, należy również wybrać odpowiednią lokalizację. Przed dokonaniem tego wyboru na danym terenie wykonywane są liczne badania geologiczne, hydrogeologiczne, hydrologiczne, sejsmiczne oraz meteorologiczne. Bada się też wpływ elektrowni na środowisko i lokalną społeczność. Elektrownie jądrowe w Polsce budowane będą w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy prawa zgodne ze standardami bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Państwowa Agencja Atomistyki, wydając zezwolenia na budowę, zweryfikuje spełnienie określonych w prawie wymogów bezpieczeństwa. Po więcej szczegółów zapraszamy na www.gov.pl/web/paa.